Około godziny 17 na ulicy Starej Jaworskiej w Jaworze doszło do zatrzymania obywatelskiego nietrzeźwego kierującego. Jak ustalili funkcjonariusze, kierujący pojazdem osobowym jaworzanin, wyjeżdżając z parkingu przy ulicy Starej Jaworskiej, zauważył jadącego drogą motorowerzystę. Mężczyzna ten upadł bezpośrednio przed pojazdem jaworzanina. Kierujący chciał udzielić pomocy leżącemu na ziemi mężczyźnie. Kiedy do niego podszedł, wyczuł od niego silną woń alkoholu. W celu udaremnienia dalszej jazdy jaworzanin wezwał niezwłocznie policję. Zatrzymany to 59-letni mieszkaniec powiatu jaworskiego. Jak się okazało, mężczyzna był kompletnie pijany. Wynik badania alkomatem wykazał 2,7 promila alkoholu w organizmie. Motorower został zabezpieczony na policyjnym parkingu. Zatrzymany będzie odpowiadał teraz za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, natomiast postawa jaworzanina jak najbardziej godna pochwały. Thank you.